Teraz parę sekund. Jest, proszę, bardzo. Zielone trolejbusy mamy w tym mieście jako pierwszy. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Skiskanem z PlayStation 4, Miasto Szczęścia, Miasto Grodów. I zaczynamy nowe odliczanie, tak, nie odliczamy w końcu do metra, bo to odliczanie było już trochę przedłużane. Ja po prostu kiedyś wpadnę tam teraz, bo już jest trochę obluzowały się te opieszczenia, ale dziwnie wygląda to Kruzela, o, to jest lepiej. I będzie to lepiej wyglądać, dlatego już nie odliczamy do metra, ale spokojnie odliczenie zostawiamy. Odliczamy teraz do premiery Mavica. Mavic Air 2. Zobaczymy. Powinno nam się dzisiaj wyświetlić 6 dni. Chyba, że nie zdążę tego zmontować tak szybko, ale mniejsza z tym. Jak widzicie, nasze miasto szczęścia rośnie, rośnie i rośnie. Tu zrobiłem pomiędzy odcinkami małą dzielnicę, właśnie przed chwilą, do naszych helikopterów, bo co prawda te faktycznie one mają gdzie indziej swoje lądowisko, może później tutaj przeniesiemy w sumie. Natomiast nasze wszystkie helikoptery teraz gaśnicze, które będą gasić tam tu okolice, są stąd. Jeden jest policyjny i jeden też jest, jak on się zwie, medyczny. No, nasze lotnisko oczywiście ma bardzo duże branie, jak widzimy. Helikoptery również, trochę im zwolniłem już tej ruchy i sterowce lecą stąd, to właśnie nie było widać tego po odcinku, stąd tu i lecą tam, ale z tego co widzę na sterowce jest mniej ludzi chyba, czy mi się wydaje, nie, i tak jest dużo. I sterowce mają mniejszą ogólną wielkość, mają 35 osób, wcześniej miały około 50, miały 50. No dziwne, te aktualizacje coś zrobili z nimi znowu. Dobra, mniejsza z tym, platforma startowa. Mam dziwne uczucie, jeśli to nie jest dzielnica. A nie, jest to dzielnica. No dobra. Ale jakąś lepszą nazwę na to trzeba będzie wymyśleć. Powiedziałbym, że się napisali w komentarzach, ale i tak wiem, że nie mam po co, więc nie będę tego robić. Dalej, nasze przetwórnie ryb tutaj działają chyba całkiem nieźle. Tak, ryba, ryba i jeszcze raz ryba. No to dobrze, to jeżeli to tak dobrze działa, nasza poczta jest sortowana, no co dużo mówić. A, jeszcze zrobiłem jedną rzecz pomiędzy przed chwilą, wziąłem pożyczkę, ale widzę, że się mogę spłacić spokojnie. Bo musieliśmy postawić pierwszy nasz zakład przetwarzania odpadów, bo co prawda nasze, o, to się pali, śmieci się palą, tak się najszybciej je usuwa. No niestety, taka jest prawda. Swoją drogą, drugą ciekawostką, bardzo ciekawą, jest to, iż ten nasz brązowy pociąg, który, gdzie on jedzie? Czy to jest brązowy, jedzie tu? Proszę mi powiedzieć, gdzie jedzie brązowy pociąg? Nie, on jedzie przez to, tą stację i pewnie jedzie tutaj prosto, co nie? On jedzie tak, tędy. Tędy brązowy jedzie dalej. Okej, okay, dobra, to chyba rozumiem. Brązowa linia jest przeładowana, a jeżeli mi nie wierzycie, to mogę wam pokazać ją. To jest ta? Nie, to nie jest ta. To jest ta. Zobaczcie, ile ludzi z niej korzysta. Ja nie nadążam, nie mogę zwiększyć już liczebności tej linii z jednego powodu. Jak widzimy, jeden pociąg jedzie tutaj. A, on jedzie... No i one tutaj na przykład stoją w korku. Tutaj zrobiłem całkowicie nowy węzeł przy okazji. Tak w międzyczasie, pomiędzy odcinkami też zrobimy, jak widzicie. Tory jednokierunkowe są tutaj już w całości zbudowane. Tu jest jakiś jeden wielki mega węzeł teraz powstał, dzięki czemu tutaj też tunelów jest dużo, tu jest też wjazd z drugiej strony. No na pewno to będzie wszystko lepiej działać, ale komunikacją się w tym mieście już nie będę zajmować, bo nad komunikacją w naszym mieście Mass Transit pracowałem długo. Natomiast mniejsza z tym, w dzisiejszym odcinku się zajmiemy popytami i tym, iż mieliśmy tutaj się właśnie w tym rejonie zająć tymi popytami. Ale zanim w tym rejonie to będziemy robić, to nie byłbym sobą, gdybyśmy nie zaczęli tego robić od właśnie tej części tutaj miasta, bo tutaj to się wszystko nam powoli buduje. Znaczy może już nie tak bardzo powoli, ale cały czas się tutaj buduje tak nie najszybciej może w ten sposób. Ja bym powiedział to. I tak, stąd powinniśmy być w stanie dopuścić prosto, tak. Dobra. I tutaj byśmy sobie to puścili z takim dojazdem do tej drogi. Dobra.
Później też zrobimy dotąd. Tak, bo tutaj sam ten tramwajec, prawda? One tam jakoś tam kursują. Ale my tutaj możemy sobie to spokojnie poprawić. Tutaj, o, proszę bardzo. Tak, tu jest ciekawa ta część dzielnicy. No. I tak, jeżeli tutaj tramwaje wjeżdżają, to przydałoby się właśnie gdzieś w tym rejonie zrobić podłączenie drogowe. Dobra, i nasz tramwaj tu póki zawraca i tak może to też zostać, bo tutaj ten na przykład jeden wjeżdża o pod ziemię. Jak widzimy, multum ludzi z niego korzysta. Z tego pewnie już więcej korzysta. Tak, i tu jest jeszcze ta trzecia linia, do której, kurczę, do tej dużo ludzi. I tutaj też nieźle. Ta prawdopodobnie tutaj już nigdzie więcej dalej nie jechać. To jest raczej takie. Tak wydaje mi się, bo bym się trochę zdziwił, gdyby inaczej było, ale mniejsza z tym. Dalej tutaj sobie podajemy, proszę bardzo, o dokładnie miejsca nasze do zamieszkania, tak, tu będziemy ludzie mieszkać. Tutaj i tutaj. Później w przyszłości, i to mówię, że może nawet nie takiej dalekiej, ponieważ jak widzicie tutaj komunikacja to jest tylko i wyłącznie ten tramwaj, to może to trolejbus tutaj puścimy. Taką linią, która będzie tutaj powiedzmy jechać dookoła tego wszystkiego. Jest to realne, chociaż to trolejbusów zbytnio nie lubię, bo w sensie już teraz są lepsze, ale i tak są bardzo nietaktowne do wprowadzenia ich do całego komunikacji miejskiej. Słuchaj, tutaj też jest mało ludzi z metra korzysta. Jak tam nasze szybowce? 59 osób. Wolałbym, żeby było więcej. Czy my mamy ten przepis na darmowe te latanie, czy coś takiego? Karta, licencja... Czekaj, tak, wycieczki lotnicze są ustawione. To nie wiem, co możemy zrobić jeszcze, żeby to bardziej... Bo tak, tego nie mogę zrobić, bo to 10 tysięcy kosztuje. Zobaczymy, wprowadźmy ten przepis, zobaczymy. Czy on jakoś źle podziała na nasze miasto? Czekajcie, nacisk na połączenia on się nazywa. Zobaczymy, jak to będzie działać. Bo nie mam zielonego pojęcia, on 10 tysięcy w teorii kosztuje. W praktyce nigdy go nie budowałem. Nie zrobiłem. No ma. A teraz już zmieniając temat i od tych naszych papierkowych innych gadżetów wychodząc, zrobimy sobie tutaj naszą dzielnicę handlową. To będzie dzielnica ta eko, żeby tutaj naszego tego głównego celu już podbijać. Mimo wszystko by się przydało skończyć ten trochę scenariusz, bo już bardzo długo go dobimy. Zresztą jak scenariusze w mojej City Skylines, to one są zazwyczaj długie. Ale mniejsza z tym, luknijmy sobie w takim razie, jak tam to nam idzie. 3000 kratek nam brakuje. I to nie jest jakieś strasznie trudne. To nie jest jakieś strasznie trudne. Czekaj, on tam był... oraz lokalnej, czyli pól, okej, ekologicznej oraz lokalnej. No dobra, cokolwiek to dla ciebie znaczy. No ma, tu jest to metro, to sobie to zrobimy. To na pewno trzeba stąd wywalić. Tu jest ten, nasza autostrada, my ją sobie tu zostawimy. Ona nam nie pomoże, tak, że tutaj ją sobie zostawimy, ale mniejsza z tym, bo od czego ma się wyzwania, tak? No, tu będzie jedna taka właśnie z główniejszych dróg, która będzie tędy ciągnąć. O. Tak, tu sobie możemy taki zrobić podjazd. A czemu by nie? Dalej, kolejna droga też sobie podłączymy z tym, chyba że mi się tutaj nie uda. Jak ja widzę, że nie będzie to takie proste, jakbym chciał, ale na szczęście jest to realne. Tak, tak już się tutaj to wykręciło, to tutaj spokojnie też moglibyśmy zrobić coś podłączenie. Dobra, tutaj nigdzie nie ma świateł, dobrze, bardzo dobrze. I dalej tutaj stąd nie. Będzie to wyglądać dziwnie, nawet nie jest tak źle. Gdyby to wyglądało dziwnie, to bym tego nie zrobił, ale wygląda całkiem nieźle, więc możemy to spokojnie sobie tak zrobić. I dalej tutaj w tym rejonie są te nasze pociągi. Prawdopodobnie tutaj będzie jakaś ta stacja dla metra i dla tego wszystkiego tutaj kolejna. Więc może nawet sobie zostawmy taką dużą odległość od tego. Sobie będziemy później myśleć, co będziemy robić z tym. Dobrze, czemu zrobiliśmy pauzę? A, bo metro zrzuciliśmy. Dobra. Tak, nasze metro tu nie będzie mieć chyba stacji tak od razu. Poczekaj. Tak, bo stacje mają tutaj, no to nie możemy nawet wsiąść. Siłą rzeczy to jest zbyt blisko, a stacja jest większa. I tutaj prawdopodobnie ona będzie pod ziemią, bo to jest będzie wysokie zabudowanie. Dziki, wielki, piękny handel. Więc proszę bardzo, tutaj sobie zróbmy tak, o dokładnie.
Dobrze, to tam mamy zrobione i możemy włączyć play. Ma nasze metro, ma już podłączenie, dobra. W ogóle mamy strasznie zły budżet, tak bym powiedział. Aby nasz handel się tutaj czuł lepiej, postawimy tutaj może teatr. No, w sumie czemu by nie. Może w tą stronę. O, dobra, to wy macie tutaj jeszcze taki teatr, bo tutaj mają ten magazyny i inne rzeczy, to żeby im to przyjemnie się tutaj żyło. Kolejną rzeczą, która na pewno się tutaj przyda, to będzie przejście dla pieszych z jednej i na drugą stronę. Jestem przekonany. Ścieżki do wydawania to jest z kierunki. Nie, nie, to tylko tak wygląda. Że musi być przejście na drugą stronę. Więc zróbmy krętą, czekaj, stąd, tu i tu. Raz, dwa i trzy. Dobra. Później tu i tu sobie zejdziemy. Dobra. No i wtedy mamy takie ścieżkę. Od drugiej strony będzie ładniejsza zrobiona. Bo tutaj. Czekaj, sprawdźmy to. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, weź się teraz podłącz. No nie będzie się chciał podłączyć, ale od tej strony może by chciał. Raz, dwa i trzy. Proszę bardzo. Dobra. Natomiast z tej strony jakbyśmy sobie to zrobili, chyba się zrobi. Chyba mi się udało zrobić. Raz, dwa, trzy. Tak, i tu będzie takie po prostu takie przerzucenie właściwie z kratki do kratki, bo one mają inny system kratkowy, ale dobra, mniejsza z tym. Jak widzimy, nasz handel powoli się buduje, przyspieszmy sobie ten czas, to będzie się szybciej budować. Natomiast co do komunikacji tutaj, to nie mamy nic i ten trolejbus właśnie nie byłby taki zły, gdybyśmy go tutaj puścili. Swoją drogą, pytanie za 100 i nawet więcej punktów trolejbusu w ogóle nie mamy w tym mieście. Czy my możemy puścić trolejbus pod tym? Możemy, to dobrze. Tak, to tutaj puścimy prawdopodobnie ten trolejbus. Z pętelką może tutaj nawet. No, zobaczymy. Tak, długo chyba jeżdżą dwie linie. Jeżeli dobrze pamiętam. Albo jedna linia się kończy tutaj, tak? Tu jest duży ruch. Tu jest na pewno duży ruch. Jak wszędzie, gdzie jest takie te dzielnice. Tutaj też jest ładnie. Dobra, tutaj nasza dzielnica trochę zaczęła wykręcać. To my sobie dzisiaj teraz to zrobię. W sensie tutaj już przyszłe kratki. I wrócę do was, jak będę budować ten nasz trolejbus. Słuchajcie, macie teraz ten laps oczywiście, nie mówię, że kończę, skończę znowu. Po prostu i napiszcie w komentarzach, co możemy zrobić, bo to jest akurat bardzo ważne, żeby tutaj zwiększyć liczbę turystów. W sensie, no bo mogę tutaj postawić jakieś te monumenty i tego typu rzeczy, ale to aż tak bardzo tutaj nie przyciągnie nam tych ludzi. Słuchajcie, może nawet to postawić. No to jesteśmy faktycznie nieźle bogać. Nie, o to. No dobra. To możecie sobie napisać w komentarzach. Lecimy. No i stwierdziłem, że sobie postawię tutaj parę takich budynków unikatowych. Ten akurat mi się bardzo podoba, pomnik Katasu, bo tam są na nim flagi różnych krajów. Polski oczywiście nie ma. No niestety. Tak czy siak, rzeczą ciekawą, którą na pewno jestem przekonany, że jesteście ciekawi, o co chodzi? Co tutaj Awizunosz jakieś nowe odliczanie wprowadził, dron, czemu nie ma metra i w ogóle? To ja już od razu tłumaczę. Jak może wiecie, od jakiegoś dłuższego czasu planuję sobie zakup właśnie drona, żeby lepiej sprawdzać nasze nowe stacje metra, czy też jakiekolwiek tego typu inwestycje w Warszawie, byłoby mi o wiele prościej spojrzeć też z góry, niż czasami przeskakiwać przez płoty i inne rzeczy, oczywiście żartuję. No, mniej więcej. Natomiast czekałem właśnie, zbierałem sobie na drona DJI Mavic Mini. Ale ten dron to jest taki bardziej, w sensie, on jest bardzo dobry, nie ukrywam tego. Ale Mavic Air 2, który ma się pojawić, w przecieków to wszystko co wiemy, to jest prawie pod każdym względem lepszy, poza tym, że jest większy i trochę cięższy i nie wiem jakie będą jego przepisy. Będzie się odnosić właśnie przepisy, będę za chwilę sobie czytać jak będą wyglądać. Natomiast o co chodzi? Tym dronem prawdopodobnie będzie można dać na około zasięg 8 km, bo ma specjalne takie pasmo, jakie jest w tych większych dronach. Po drugie to jest DJI, więc w sumie jeden z najlepszych dronów jakie są aktualnie na rynku. No i będzie nagrywać w 4K 3-osiowy gimbal, dużo gadżetów tam jest na miejscu, czujniki z przodu i z tyłu i od dołu są zainstalowane od razu w pakiecie, duża ładna bateria na podobno 34 minuty lotu, co jest naprawdę, będzie czymś ciekawe. Tak, City Skylines to tak naprawdę gościu gada o dronach, co nie? Coś dziwnego. Ale tak, jeżeli uda mi się go kupić, w sensie jeżeli jego przepisy nie będą takie, że będzie można normalnie trochę latać, w sensie szkolenie i tak każda osoba teraz będzie musiała zrobić,
w ulicu, ale jeżeli będzie się dało nim latać bez specjalnych pozwoleń i w mieście spokojnie, to prawdopodobnie będę mógł go przetestować i nawet wam go pokazać. Mniejsza z tym, te timelapse trwają po około godzinę, a ja je strasznie kompresuję. Wracamy do odcinka. Dobrze, no i wracamy znowu, tutaj jesteśmy w naszym miasteczku kochanym, jesteśmy w zupełnie innej części miasta. Dobra, wracając do miejsca, w którym pracowałem, jak gdzieś na timelapsie, mam nadzieję, że dużo widzieliście. Dużo się pozmieniało tutaj naszą kolej jednoszynową, mamy trochę monumentów, jak tutaj to wygląda pięknie. Czy to jest to, co ja myślę? Tak w ogóle, bo ja już stałem te budynki, potem inne bezpieczeństwo, no wygląda trochę jak coś innego. Tutaj jest podwójna stacja pasażerska, w sensie podwójna właściwie, metro pasażerska. I tutaj pasażerskie pociągi i tramwaj tutaj też jeszcze jeszcze na linii, jak widzimy. Swoją teraz się tak zastanowiłem, gdybyśmy tutaj pociągnęli tą linię też. Ale dobra, na razie oni już mogą sobie jeździć tak jak jeżdżą w sumie. Tak, bo to nie ma tutaj takiego dużego znaczenia. A jak jedzie, a tak jak to wygląda teraz, to nie jest aż tak źle w sumie. Tylko byśmy to dorzucili tutaj przystanek. Okej. Dobra, no i tak to wygląda dobrze. Tak, nasz tramwaj tutaj później dojeżdża tutaj, bo tu będzie dalej nasza dzielnica mieszkana ciągnąć. Jak widzicie, trochę się już tutaj ich pojawiło. Metro tutaj też dojeżdża, ono jedzie dalej sobie odtąd. Zrobiłem tutaj taką piękną, ciekawą ścieżkę dla pieszych, bo muszę się przemieszczać pomiędzy tym a tym. Stąd jedzie specjalny pociąg, to nie jest ta linia, która tutaj cały czas jedzie, który jedzie bezpośrednio do naszego tutaj tego miejsca. Tak, bo tutaj jeszcze był jeden wolne miejsce, oto jest dokładnie ta linia. Z tej linii korzysta tam parę osób i jak jeżeli będzie mało ludzi, wtedy ją przerzucę na ten tor dla tych. Tutaj jak widzicie też jest kolejna stacja już na przyszłość, metro. No i to dużo ciekawa stacja metra. No widzę, że z niej dobrze korzystają. Z budynkiem na środku do wyjścia. Stwierdziłem, że go zostawię tutaj. A czekaj, jak to wygląda. Dostałem trofeum za szybowce. Czekajcie, niemożliwe 200 osób. A łącznie to nie jest nawet 200. No dobra, dostałem trofeum za szybowce, tak czy siak. W tygodniu, jakimś cudem, może jeżeli tu się zaktualizuje, to faktycznie będzie 200. Dobra, mniejsza z tym, ponieważ mam jeszcze szybko jedną rzecz do dokończenia, a czas mi się kończy, naprawdę mi się kończy. Tak, mówię oczywiście o naszym, o naszych, proszę bardzo, tym, czyli o naszej, jak to się nazywa, trolejbusy. No, dobrze, że City cały czas czuwa nade mną, kiedy ja już gubię słowa. Tutaj będę sobie jechać tak, tutaj właśnie ten na okrągło. I tu później tą dolną częścią, tutaj właśnie to, akurat było już od początku zamierzone, taki mój, w sensie, że tędy będzie jechać. Tutaj też dalej będziemy go puścimy tędy. I stąd tu, on ta droga miała kiedyś inaczej zupełnie jechać, ale stwierdziłem, że skoro tutaj busy, no to tu możemy specjalnie ich puścić. One sobie będą jakoś zaraz zawracać, zaraz wymyślę właściwie jak, nawet wiem jak, okej. Okay. Ale z kolei, jeżeli wiem, jak je puścimy, to my je puścimy inaczej. W sensie one tutaj nie będą zjeżdżać w dół. One dojadą, zjadą w dół, ale nie aż tak szybko. Trochę trzeba sobie podkręcić tutaj te emocje, co nie? Emocje górą i... Dobra, tutaj jeszcze sobie je puścimy. Dobra, i może trochę przesadziłem. Dobra, no i stąd powinniśmy sobie to puścić. Tutaj... Tu i tu, dobra. Tędy, dobra, tu sobie dojedziesz i stąd od tego rejonu, w sensie to też będzie wliczane, to będzie właśnie węzeł, dzięki czemu będzie to jeździć sobie jednokierunkowo przez nasze metro, ponieważ nad metrem mogą jeździć nasze trolejbusy i właśnie z tego skorzystamy, bo to według mnie jest właśnie taka rzecz, która bardzo mi się podoba w trolejbusach, bo możemy dołączyć z tą, że linią. To zmieniamy kierunki. Tak samo tu. Tu i tu, no tutaj też i też, dobra. No i mamy tutaj taką pętlę do zawracania. Po drugiej stronie tutaj to będzie jeszcze się dalej rozwijać w przyszłości, więc póki co zrobimy sobie taką tymczasową pętlę trolejbusową. Czyli coś takiego, a w przyszłości to będzie o wiele bardziej rozbudowane. Natomiast jeżeli w przyszłości prawdopodobnie też trolejbusy wpadną mi bardzo w głowę i bardzo je polubię, ale to jest niestety... Niestety to jest jeszcze przyszłość dla trolejbusów. Miejmy nadzieję, że im się to uda zrobić. Natomiast, żeby nie było, to tą drogę sobie ją trochę zmienimy.
Ona jest dobra w tej pozycji oczywiście. Nie mówię, że nie, że ja coś źle budowałem. Nie, skończę znowu. Natomiast pomijając to, że fakt, iż jest już naprawdę bardzo późno, to ja sobie tu puszczę te nasze trolejbusy. Czekaj, tak. Żeby zajezdnię tutaj opostawić o w ten sposób. Dobra. Ja widzę, że nie będzie trzeba dzięki temu dużo kręcić. Teraz mi jeszcze słońce świeci w to strasznie w oczy. To jest bardzo, bardzo, to jest minus. No i puśćmy sobie naszą linię trolejbusową. One stąd będą ruszać. I co tu dużo mówić, tak, zajezdnia autobusowa, trolejbusowa. Nie zapomnę puścić linii jakiejś. No i tak, pierwszy przystanek damy ci tutaj. No i będziesz sobie tutaj powoli jechać po tych obrzeżach. Tak, taki właśnie jest zamiar tej linii, aby ona się nie skupiała w jakichś punktach głównych czy tak dalej. Tylko po prostu sobie jeździła po takich właśnie słabo zaludnionych częściach tegożeż miasta. Dalej tutaj, tu damy już przystanek po drugiej stronie. W przyszłości przystanki jeszcze wiadomo będą mogły się pojawiać. W sumie skoro będą mogły się w przyszłości pojawiać przystanki, to możemy nawet ten jeden usunąć, to będzie szybciej dojeżdżać. Tu do centrum, no i tak, tutaj w centrum to wiadomo, się trochę pokręci. Damy też ci na pewno przystanek tutaj pod tym miejscem. Później sobie dorzucimy gdzieś tutaj, no czemu by nie w sumie. No tutaj to na pewno może być, bo to jest dobra lokalizacja. I później tutaj prosty wyjazd i mniej więcej w tych samych miejscach popuszczajmy sobie przystanki do jazdy w tą stronę. Więc pierwsza linia trolejbusowa w naszym mieście, można powiedzieć, że zostanie otwarta już za parę sekund. A konkretnie tutaj ostatni przystanek i linia utworzona. Proszę bardzo, pierwszy trolejbus. Powinniśmy go zobaczyć teraz wyjeżdżającego z naszej zajezdni trolejbusowej. To jest parę sekund. Jest, proszę bardzo, zielone trolejbusy mamy w tym mieście jako pierwszy. I pojechał sobie, jak widzicie, nasze pantografy już się pojawiły po aktualizacji 10.01, co jest bardzo, bardzo dobrą nowiną. Natomiast pytanie, czy tutaj... O, duży jest ruch. No to dobra, to nawet nie będę się już bardziej zastanawiać. Tak samo tutaj jest bardzo duży ruch, bo tu jest duże przesiadki do właśnie naszego metra, pociągów. No, to był bardzo dobry pomysł, żeby tutaj zrobić taki węzeł, bo dzięki temu też jest to chyba najlepsze właśnie połączenie tych pociągów z tego typu węzłami. Dobra, czekaj, niech się zapisze. Właśnie, czy to jest... To jest tak, to są autokary. Autokary, węzły autokarowe jeżdżą. Okej, okay, dobra, skoro jadą, to jadą. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie w górę. No i co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No i co dużo mówić, ale odlot ten szybowcowy. Cześć! Some time.